prezesie, a czy urzędników w Polsce dzisiaj jest za dużo, a może za mało? Najśmieszniejsze jest to, że jest pewnie na raz i za dużo i za mało. To, ilu jest potrzebnych urzędników, to zależy od paru spraw. Natomiast jak pan pewnie wie, w administracji znacznie łatwiej jest przyjąć nowe osoby niż zwolnić niepotrzebne. Kiedyś tam się udało załatwić 50 etatów dla jakiegoś ministerstwa i ci ludzie tam są jak są, to trzeba im wymyślić pracę, albo prawo nakazuje robienie rzeczy niepotrzebnych, ale ktoś je musi robić. I niestety jest tak, że mamy sporą grupę osób, które robią rzeczy, które naprawdę nie bardzo są potrzebne. To oczywiście jest ze szkodą dla wszystkich, jest ze szkodą dla obywateli, bo za to trzeba płacić. To jest ze szkodą dla samych tych ludzi, bo oni prędzej czy później popadają we frustrację, widząc, że każe się im robić coś, co niczemu nie służy. A z drugiej strony to jest tak, że w wielu dziedzinach pracujących mamy za mało. Że ci, którzy tam są, z bardzo różnych względów, to są niedoskonałości planowania, to są jakieś stare historie, które się ciągną i nie potrafimy ich przełamać. Otóż jest wiele miejsc, gdzie tych osób jest za mało na to, żeby załatwiać sprawy porządnie. To się kończy kolejkami, zdenerwowaniem obywateli. No i to jest też taki problem, jeszcze przed nami do rozwiązania. Czasami wydaje się, że tak niewiele trzeba, żeby urzędnik był sprawniejszy, czy po prostu bardziej przyjazny ludziom. Przypominam sobie takie sytuacje z zagranicznego lotniska, na przykład z Wielkiej Brytanii, kiedy robi się tłok w pewnym miejscu, ludzie czekają, akurat przeleciało tam więcej samolotów w jednym momencie. Momentalnie pojawiają się pracownicy obsługi z informacją, że właśnie jest taka sytuacja, ale wszyscy nasi pracownicy są na stanowiskach i pracują z całą mocą i za chwilę ta kolejka będzie mniejsza. I ja mogę stać w tej kolejce i już mi to nie denerwuje, bo ktoś mi powiedział, jaka jest sytuacja. Brakuje mi tego w polskich, nie tylko urzędach, ale do takiego wyjścia przed szereg i zrobienia czegoś więcej. No co z tego, że tego nie ma zapisanego w obowiązkach danego urzędnika, ale to by tak uprościło życie wszystkim. Być może tej świadomości właśnie brakuje, ale to jak sobie powiedzieliśmy na początku, są starzy i nowi urzędnicy. Nie w sensie wieku, ale w sensie epoki, z której pochodzą. Tak to powiedzmy, mentalności. Pan mówi tak, popatrzył, zobaczył, że robi się tłok, trzeba tu jeszcze 3 osoby, pójdę, poszukam, kto by to mógł być. I podejście, każdy ma swoje zajęcie, nie jestem obowiązany do tego, żeby się zastanawiać. No poczekają pół godziny dłużej, co się takiego stanie. W moim kochanym urzędzie dzielnicowym zdarzyła mi się sytuacja, w której na 16 okienek było czynne jedno, podejrzewam, że 15 pozostałych narażało się nad poprawą obsługi obywateli. To nie jest nic ekstra, że ja będę próbował to rozładować. To jest mój pierwszy podstawowy obowiązek. Jak zaczniemy od tego, co mówiłem na początku, oni mnie wynajęli do tego, żebym załatwiał ich sprawy, to wcale nie będzie już nic ekstra. To nie jest ponad. Tej świadomości brakuje. Ludzie się też uczą, obywatele się uczą tego, że mają prawo się tego domagać. Bywało tak, że obywatel nawet jak psioczył pod nosem na to, jak ten urząd pracuje, to tego nie powiedział, bo mi nie załatwią. Ale to jest właśnie myślenie z epoki władzy nad obywatelem, a nie władzy w imieniu obywatela. Co pan sądzi o takim nowym trendzie w zarządzaniu w administracji publicznej, administracją publiczną, o takim zarządzaniu nakierowanym na cele? To jest próba przeniesienia metod biznesowych, metod z korporacji bardzo skutecznych do urzędów administracji publicznej, z tym zastrzeżeniem, że tym podstawowym kryterium działania nie jest zysk, ale na przykład właśnie efektywność. Ja mówię, to jest taka rewelacja, która ja do dziś się zadziwiam, że stała się wręcz rewelacją. No to nie jest naprawdę nic, co trzeba było strasznie wymyślać, że jak urząd jest po coś, to rozliczamy go z tego, czy to coś zrobił. To się do tego sprowadza, prawda? Podaje się przykład znakomitych urzędów pracy. Tak? Nie chodzi o to, żeby w urzędach pracy byli urzędnicy i tam siedzieli, tylko chodzi o to, żeby ludzie, którzy przechodzą do tych urzędów pracy, dostali pracę. Dokładnie. To nie jest tak, że jest urząd, on istnieje i to takie powiedzenie, że to by się tu strasznie fajnie by się pracowało, gdyby nie ci cholerni interesanci, którzy rozwalają całą robotę, to cały ten trend, o którym pan mówi, który nie jest nowy, znaczy on jest u nas nowy,
On się u nas przebija z pewnymi kłopotami. W istocie rzeczy jest postawieniem sprawy z głowy na nogi. To tak musi wyglądać. Znaczy, to jest naturalne funkcjonowanie każdej jednostki, która ma grono osób, które go utworzyło, które są zainteresowane tym, żeby działało i ma działać w ich imieniu i dla nich. Jak nie działa dla nich, to trzeba pytać, czy jest potrzebne. Jeżeli jest tylko potrzebne tym, którzy tam w środku pracują, to trzeba z tego zrobić kółko zainteresowań, stowarzyszenie, cokolwiek, a nie urząd, który ma swoje funkcje wobec obywateli i od tych obywateli zależy, im podlega i w ich interesie ma pracować. Ale to, co oczywiste, to wcale nie znaczy, że się tak łatwo przyjmuje, bo jak powiedziałem, no te tradycje innego urzędu, innego podejścia są strasznie mocne i no wygodniej jest być urzędnikiem takim, który maluczkim coś tam udzieli, jak będzie chciał, niż wiedzieć, że jestem ich pracownikiem i dla nich pracuję i ich sprawy mam jak najlepiej załatwić.